mash up the place, turn up the place and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the place and make some fun. Why run? And we will end your week just like a sun. Then we mash up the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the place. Cześć, witajcie. Ja jestem SpikerQ i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Spore. Na początku chcę tylko powiedzieć, że ten głos mój jest oddzielnie nagrywany względem wideo, ponieważ ja oczywiście zrobiłem faila, zapomniałem włączyć mikrofon przy nagrywaniu. Więc będę tak mniej więcej komentować, co robię w tym momencie. No, w tym momencie, znaczy... Może powiem tak, Camtasia jak mam, to jest takie lagi, można powiedzieć, trochę przy filmie takim, przy montażu. Ale tak mniej więcej postaram się wam mówić. Teraz zastopowałem właśnie tam czas, żeby nic się nie działo. I chcę po prostu do Sportpedii zebrać wszystkie gatunki z tej mapki do nas. No i to byłoby tyle. Powiem wam, jak się coś będzie dalej działo, to też wam tam coś powiem. A mogę przy okazji tam poruszyć parę tematów. Dlaczego tak mało jest u mnie teraz Minecrafta? No tak, Minecraft we dwóch to nie jest przeze mnie, tylko no, nie chcę obwiniać też Gamelcia, ponieważ on też ma swoje życie. Właśnie, bo on nie ma czasu, bo to pogoda, bo to znajomi. Wiecie, jak to jest. Zwłaszcza, że ostatnio chyba wirusa na kompie ma, co jest gorzej. Drugie, Minecraft Survival. Nie zakończyłem tej serii. Ja po prostu chcę odpocząć trochę od tego Minecraft Survival, ponieważ szczerze powiem, Steam trochę mi się znudził. Wolę grać na multi. A gramy na Survival Games będzie standardowo. Kurczę, tak będę musiał teraz nawijać przez 50 minut, czyli dwa razy więcej roboty niż tam robiłem. Ale spoko, dla was można się poświęcić, naprawdę. Ale w następnym odcinku już będzie normalnie, więc się nie martwcie. Dobra, już jesteśmy właśnie... No, jednak jeszcze raz zatrzymałem tempo, jak widać. Teraz będziemy szukać jedzenia, więc będę patrzył, gdzie jest najwyższe łowisko. Łowisko jest za daleko, więc będziemy atakować ten gatunek. Ogoniasty, który nie, ja się nim nie sugerowałem nazwą w ogóle. Ja odkryłem, że jest taki gatunek od Maxisa. A nie, to nie jest od Maxisa, to jest odrobino do Fona właśnie. On powstał po moim, że gdzieś tam, więc żeby nie było. O, teraz właśnie zbieram jedzenie. Bo potrzebujemy do rozwinięcia wioski. Gdzie tam dalej? No tam Sportpedia nam się uzupełnia. Dalej zaraz będziemy atakować. A teraz powinniśmy za chwilę chyba... No właśnie, mamy małe teraz. A i właśnie, to jest do was takie pytanie. Otóż nie tylko w Spore się dzieje, ale też ostatnio w Terrarii opóźnienie dźwięku mam, nie wiedzieć czemu. Nie, myślałem, że to tylko mój głos jednak, a normalnie wideo z gry jest dobrze. Ale jak widać jest opóźnione, więc jakbyście wiedzieli czemu to tak jest, to moglibyście powiedzieć mi. Bo to trochę jednak denerwujące, że jest audio, a dźwięk zaraz to się dzieje, że pojawia się potem, nie? No super, oczywiście inteligencja plemienia. Stoił się gapią. Zaraz brać. Sorry. Musiałem ziewnąć, bo trochę jestem zmęczony. Bo ja to teraz mam tu gdzieś 9. A ten trochę wcześniej. O, i w tym momencie powstała nam wioska. To jest stwór stworzony przez innego gracza, nie od Maxisa. Gratorf, spoko. Znowu, sorry. No, musiałem się wdać.
Początkowo ja myślałem, że zmontuję ten film tylko tak, że podłożę głos na początek, że nie będzie głosu i tak dalej i będzie to się działo bez mojego głosu, ale jednak to moim zdaniem za głupio by było. Więc po prostu tutaj dodam tak głos. Tak, teraz tamten jeden kombinuje jak odłożyć jarcie. No i teraz powinniśmy zebrać jajka. Nie atakować go, nie. Zbierać jajka. Kurde, sorry. Znowu ziewnąłem. O Basiu. Dobra, co tam dalej się dzieje? O, teraz... Tak, planista, teraz weźmiemy trombity. Żeby mieć, jak się zaprzyjaźnić z inną wioską, czyli właśnie z wioską brązowych, która powstała w sumie przed chwilą. Nie będziemy się, może też się zaprzyjaźnić jak osobno z tymi, co na przykład idą na ryby czy coś. Ale my zrobimy tak, że pójdziemy bezpośrednio do wodza. O Jezu. Łatwiej się zaprzyjaźnić oczywiście jak się z mniejszą ilością członków uprzyjaźniamy. A teraz właśnie pokazywałem przed chwilą dosłownie, jak tak zmieniłem na agresywne, że możemy ukraść też to żarcie, ale my tego nie chcemy, bo my chcemy być bo my chcemy być przyjaźni. No i teraz po prostu trzeba w danym momencie klikać instrument, jaki się mamy. Mamy tylko trombity, więc one trombity będą. Oczywiście bardziej zaawansowane wioski chciałyby jeszcze na przykład marakasy, których nie mamy jeszcze, co byłoby ciężej. O, oczywiście dzikie zwierzęta idą po raz. Ale ładnie śpiewają. Kurczę, znowu zielam, a mi do Skype'ie piszą. Wybaczcie na chwilę. Muszę tylko odpisać na Skype. Sebak oczywiście mi tu pisze. O, i zdobyliśmy w tym momencie totem właśnie. Zauważyłem właśnie, o kurde, czekajcie, to muszę sobie tak to zrobić. Bo tutaj, na necie coś mam. I mamy teraz wioskę rozwiniętą, o ile się tam nie mylę, bo na razie nie widzę, tylko tak po dźwięku poznać i jeszcze trochę. Dobra, czekajcie, jeszcze patrzymy. No i tak rozwinęliśmy trochę ten. Odzicie Seba o terrarii mi coś pisze. Okej, klasy się po każdym zaprzyjaźnieniu się z wioską będziemy oczywiście do planisty chodzić, żeby uleczać go z każdym tym. O, mamy plecaczek, fajnie, więc zamienimy go za to coś. Będzie taki lepszy, jeśli się psy to sorry, one są po prostu dziwne, tempe i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja nic nie poradzę, nawet jak okno zamknięte, tego cię właśnie. Dobra, jakoś to wygląda już trochę. Właśnie zobaczymy, czy to tak, ale nie, to właściwie tak nie pasuje do tego, więc to zrobi wypad. Tak, w tym momencie, o właśnie. Mamy czaszkę, z którą próbowałem coś tu zrobić, ale jednak jakoś tak chyba za ładnie nie wychodzi, więc chyba na ręce to do mojej, jeśli nie mylę tutaj. Zaraz się okaże. Nie no, źle to jakoś nie wygląda, ale jednak mi coś tak podchodzi właśnie na ręce. No, jak mówiłem, na ręce. Trochę ciężej mi tak, że tak powiem, mówić. Bo
tutaj tak film ścina, że tak powiem, że po prostu... Poczekajcie chwilkę, bo mnie wołają tam. Dobra, już. Nie ma to jak rodzinka, która woła w takim momencie nieodpowiednim. Dobra, już powinno być. Tylko właśnie nie wiem jak to będzie zgranie z tym, bo to jest tak, że idzie film, idzie freestyle i za chwilę pojawia się tam gdzieś dalej, dajmy na to, że jest tutaj jak mamy teraz 10 minuta 40 sekund, nie? To jest taki przycinka i za chwilę pojawia się tam na przykład na dwóch, coś, czy na jednej, coś takiego, jeśli wiecie o co chodzi. Więc właśnie jeśli mój głos nie będzie zgrany z tym jednak audio, no to na wideo, no to sorry. Naprawdę. Jakoś postaram się to tak zgrać, żeby było idealnie. Na przykład teraz głos jak mam 10:42, a tu jest już 11 coś, więc opóźnienie 20-sekundowe jest aż. Co jednak nie jest takie dobre. Dobra, tutaj teraz powinniśmy jedzenie odstawiać. Oczywiście jajka. I chyba zaraz będziemy mieć kolejne mołe. Żeby rozwinąć swoją łaskę. A nie, jednak postawimy drewniane rogi. No patrzcie. To teraz będzie tak to mało. Oh, kurde, sorry, musiałem ziewnąć. Dobra, co tam się dzieje konkretnie? No. Mamy za mało żywności, ale zaraz będziemy mieć, bo stajajko. O, i właśnie, mamy kolejne małe. Dobra, i teraz co zrobimy? Na jajka idziemy znowu. Jak fajnie biega. Ja lubię właśnie takie, jak tak fajnie biegają. No i kolejne małe, oj znowu, tym razem oście nie postawiły, żeby móc łatwiej ryby łowić. Bo tak to moglibyśmy łowić ryby, tylko że oni rękami by łowić, co byłoby o wiele mniej efektowne. No i znowu u mnie psy za oknem jakieś... No i tutaj okazało się, że jednak mamy jakieś blisko łowisko. Tutaj jeszcze mówiłem wtedy dorobanie w filmie. Kurde, czekajcie. Sorry, musiałem. Teraz już tutaj patrzę, ale tutaj też ściny są do audio jakoś. Chodź, zastopowałem film. Czekajcie. Dobra, już. Teraz stopowałem się film normalnie. Zaraz będzie kites. Tutaj w tym momencie mówiłem tak mniej więcej, że roślinożercy oczywiście by te owoce z drzew jedli, by zbierali, a z wody by klony łowili. A jajka to wszyscy w sumie. A mięsożercy no to ryby i mięso ze zwierząt, co nie? No i kolejny mamy już tego dorosłego, więc go weźmiemy na trąbity. Na drewniane rogi, sorry. No i wiecie, że na pewno mi trochę ciężej jest tak mówić. O, teraz używamy tych bomb zapalających. Trochę tam pozbyliśmy się, a trochę tylko uszkodziliśmy. A, nachitaj. A, pozbieramy trochę jedzonka. Szkoda, że stwora epickiego tutaj nigdzie nie spotkałem, powiem wam przez całą fazę. Bo one jak mają tutaj chyba już 3, nie, mają też 1000 punktów życia. I po ich zabiciu mielibyśmy... oj, żarcia by starczyło nam na całą masę. O, super, atakuje nas inna wioska.
Co w sumie nie jest trudne do otwarcia, tylko potrzebujemy... Przydałoby się mieć jak najwięcej teraz tych ludzi. Ale wystarczy po prostu, bo... A i znowu się mam, kurde. Oh. Dobra, już jestem. Normalnie. Najlepiej jest robić coś takiego. Zawsze ich przychodzi trzech. Nie ma w sumie inaczej, zawsze trzech przychodzi najeźdźców. Więc to jest bardzo prosty sposób, po prostu z, jak mamy tyle, ile my mamy tam 6 mieszkańców, to po dwóch na jednego się rzuca. I macie w sumie rozstawioną siłę na normalnie, na, tak, na to, że macie duże szanse na kurde. No właśnie to robię w tym momencie. Te wybuchy. To jest dopiero klimax. Dobra, jakoś tam im idzie, spokojnie. Oj, teraz chyba się obraz zmniejszył. A, i się powiększył, dobra. Nie się czasem tak pan, że jest obraz zmniejszony, nagle się powiększa. A pokonaliśmy ich w sumie. To i tak jakoś z faktu nie zmienię, bo oni tak nas nie lubili bardzo. O, i postawimy teraz topory, tak dla efektu. O, jeden jest już ten... ranny tam, ale się ulecza. Oj, zaraz nam podkradnie jedzenie. Gnida jedna. Którą oczywiście zabijemy. Bła-ha-ha-ha-ha-ha. Jestem zły. Chociaż czekajcie, w sumie audio powinno się dobrze zgrać z tym, bo przecież zapomniałem, że intro na początku mam. Do nie wiem, której tam... Sekundę, czekajcie, jakoś to zobaczę. A nie, też... Do 16. Tak, mniej więcej. A mamy, dajmy na to teraz, jak będzie 40. No to tak dobrze, audio powinno się idealnie zgrać z wideo. Więc spoko. Bardzo lubię spore, tak fajnie, że odpaliłem. O, kurde. Tutaj można ziewać i ziewać i ziewać. No teraz pójdziemy zaprzyjaźnić się. A, w tym momencie mówiłem, że to jest paskudny stwór moim zdaniem. Że moje nie są jakoś specjalnie idealne. Ale coś takiego to ja bym nie stworzył na pewno. Chociaż pierwszy stwór, jakiego stworzyłem, nazywał się Lezol. Chyba już go... Nie, ja go nie mam już w tym. Niestety w moich działach, bo wtedy grałem akurat offline. I wtedy po prostu nie ogarniałem, jak się co robi. W sumie przez całą... No, atakują nas akurat w tym momencie. Zaprzyjaźnimy się i idziemy na drogę. I w sumie przez całą grę... Do fazy kosmosu do końca zostały te szczęki roślinożercy z fazy komórki i parę takich innych, takich w sumie prosto, była taka kulka na nogach i miała trzy oczy, dwoje normalnie takich jakby po bokach i jedno jakby tak odwrócone trochę, jakby oko do góry nogami, jakby jeśli wiecie, o co mu chodzi. O, zaprzyjaźniliśmy się, przyspieszamy i wracamy szybko do domku, żeby odeprzeć atak. Teoretycznie oni powinni rzucić się od razu na naszą chatę. Znaczy, no nie powinni, ale mogliby. O, i teraz weźmiemy koronę.
to odstawimy tutaj na razie, to sprzedajemy i dajemy koronę. O kurczę. Myślę, jak odcinek nazwać chyba w tym momencie i chyba odcinek powinien nazywać się prymitywnie, tak mi się wydaje. Nie wiem, co ja tu kombinowałem. A, maskę zmieniałem na maskę, która walkę nam daje, trzeba szybciej po prostu zabijać. No i teraz tak tylko zmniejszymy i postawimy tam ładnie jakoś tą maskę. Oczywiście to nie musi tak stać jako tak bezpośrednio, co nie? Zakładam na twarzy. O kur... nie no, bez kitu. Dziwne, ja nigdy nie byłem aż tak zmęczony rano. Na dzisiaj jestem wyjątkowo. Super. O, teraz kombinuję właśnie z tym. Na kolanniki, nie wiem, czy tak można to nazwać w sumie. O, chyba jeszcze wykombinujemy, tak wiedziałem, takie bitujące pazury, coś takiego to miałoby być. Już nie raz coś takiego widziałem nawet. To jest fajny nawet pomysł, z tym zrobili. Chociaż w jednej z przygód kosmosu powinniście zobaczyć coś takiego. Znaczy wykorzystanie fajne tych właśnie... Nie wiem, co to są pazury, kły. Nie wiem, do czego to ma się zaliczać. Ale zobaczycie, bo ja mam dodatek kosmiczne przygody, które dodaję przygody i zobaczycie to w sumie wtedy. I będzie spoko. Dobra, jako taki nasz... A, bo ja teraz specjalnie wziąłem, żeby mieć od razu do ataku na nich. Po trzech teraz się będziemy rzucać. Kolejny trzech. I jeszcze tych z wodzem do tego, okej. A jak to się skończy, zobaczycie sami. Oj, czekajcie. A znowu na przeglądarce. No i wygraliśmy, a teraz tam chyba nam dają jak to się nazywa? Podarunek, o właśnie, podarunek nam dają w tym momencie. No i tak miałem rację. O, już 20 minut się gadam tak mniej więcej, to spoko. Jeszcze tylko drugie tyle. A szybko nawet zaciało. Dzisiaj jeszcze powinien pojawić się chyba kolejny odcinek Terrarii, Seba mnie na to namawia. Po tym on skończył już serię z Vice City, więc... coś musi też nagrywać, co nie? I oczywiście wczoraj mi napisał wieczór... O, właśnie, czekajcie. Tańczymy! Jej! Dobra. Co ja tam mówiłem, że wczoraj właśnie Sebak mi napisał. Jak jak tam na YouTubie chyba oglądałem coś, to tam właśnie pisał, że poszedł oczywiście do dungeona i już ma tam 320 chyba AP i 80 punktów many, a to jest gnida, ja tam mówię, nie ufajcie mu nigdy. Nie no, żartuję, on jest spoko. Tylko, że ja mam 220 HP i 460 many, coś takiego. Dobra, mniejsza z tym, teraz jest spore, a nie Terraria. Terraria będzie potem. Przekupimy ich.
I macie prezencik, ludzie. Ludzie, jakaś tam wioska. Jakiegoś tam gatunku dziwnego. Teraz ci się zaprzyjaźniamy, okej, okej. O, i po tym zaprzyjaźnieniu rozwiniemy jeszcze trochę wioskę. I drewniane rogi mamy teraz jeszcze. Znowu rogi. Dla odmiany chyba będą rogi. O nie, trąbity. Coś patrzę. Dobra, mamy kolejny totem. Ładnie się kolorystycznie zbiera. Wioska lazerowa została otwarta przed miesięcem, bla 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 bla. Mam dostęp do ich narzędzi. Super. Już maksymalnie rozumiem tą chatę. I placyk. Pykny. Przez swoje chwyty została ulepszona maksymalna liczba ciągów pojemności do tej pory 12. Jej. Teraz tutaj tylko pójdziemy. Klasycznie po każdej wiosce granista. Coś no nie, stąd chyba nic nie weźmiemy, o ile pamiętam. No, miałem rację. Stąd nic nowego. Tak, to zamienimy. Okej, jest ładnie. Nie wiem, czy tam dźwięk opóźnia się w stosunku do audio. Jeśli tak, to sorry, możecie mi napisać. Nie, brody nie dajemy. Możecie mi napisać. Czy wiecie, jak to rozwiązać, żeby tak właśnie nie. Dźwięk się nie opóźniał. No to jednak jest denerwujące. Czarny ekran. Okej, nastawienie bojowe i idziemy. Nie wiem po co nastawienie bojowe w sumie. Coś nie myślałem chyba wtedy. Dobra, musiałem się przesunąć trochę na ciśle. A, co mówiłem, jak śpią fajnie. Tutaj patrzyłem, że jeszcze mamy jakieś gdzieś z fazy plemienia, ale chyba nie. W sumie z takich tych to chyba zostały tylko z fazy kosmosu. I z fazy komórki jedno. No i to właśnie mówiłem, że te ziemale zdobyłem. Pomimo, jeszcze raz, nie wiem jak. W sumie zdobyłem coś kiedyś. Dobra, i tutaj powinien być parę osiągnięć takich. To jest już wszystko z fazy kosmosu. Kurde, ciekawe się. Jest jedna z fazy komórki, uzależniona od komórki, żeby 25 razy ukończyć. Jeszcze są jakieś ukryte, ale nie wiem, czy z tych poprzednich faz są ukryte, czy tylko jakieś takie inne, no, że tak powiem. Akademia Kapitanów to chyba jest jedna z najtrudniejszych osiągnięć, tam można było zauważyć. Mega Rycerza zrobimy na pewno, jak już mówię. Co tutaj jeszcze mamy? Mega Kubiec, nie, opiekun. Nie. W sumie nic, dobra. Akademia Kapitanów, że tam trzeba 10 kapitanów awansować na 10 poziom. To jest takie, to jest strasznie trudne. Tutaj jeszcze komentowała, jak fajnie śpią te zwierzaki. Dzisiaj kolejny ten mamy. O, kostury leczące odblokujemy potem.
W tym jednym, co teraz pokazuję, to byśmy mogli, gdybyśmy byli rośnierzycami, moglibyśmy kije zbieracza odblokować, które po prostu z tych roślin, co przed chwilą pokazywałem, już nie wiem, za wolno mówię, po prostu ci roślinożercy uderzą w ten drzewko i spadną te owoce i będzie łatwiej im wszystko zbierać. W jakiś sposób do się przezbieranie tego. Jutro, czyli chyba w piątek, o ile się nie mylę, może pojawić się następny odcinek. Kurczę, no, cały czas ziewam. Bez kitu. Powinien się pojawić w piątek właśnie, jak już mówiłem, bo oczywiście przerwałem. Kolejny odcinek sporej, to chyba wtedy będzie z cywilizacji już całej może, albo nie. Nie wiem, zobaczcie. I kolejny mamy, ten weźmie marakasy. Teraz taki mały chaos tutaj panuje bez kitu. Dobosz. Nie wiem czemu dobosz akurat. Co to ma do trąbity. Chyba że odma drewniane rogi. Kurcze. Sorry, że tyle ziewam naprawdę. Nie wiem co mi jest. Braci już mają parę kasy i pójdziemy na to wioskę zaprzyjaźnić się z nimi. Tak jakiś film będzie się renderować, to będę musiał koniecznie coś zjeść, czy smukło trochę. Tak, to się bawiłem dzwonkiem ludzi. Co za ironia, jeszcze nie wymyślili elektroniki, a... A tak, i tu byłem wkurzony po prostu, bo oni atakowali tamtego stwora zamiast mi dawać. Po prostu straciliśmy kolejne 10 punktów jedzenia. A tamto pewnie sobie zjedzą dzikie stwory. No. I kolejna wioska oczywiście daje nam prezent, a my idziemy za wioską. La. Tak, ładnie śpiewasz. Ci to są genialni, stoją na górze jakoś. Oj, znowu mi się zmniejszył ekran, sorry. Zaraz chyba się powiększę, więc się... No, tak mówię. Ja nie wiem jak ja to robię, po prostu klikam, żeby był powiększony. Ale jednak czasem coś się dzieje i nie jest powiększony. Jakiś efekt taki się robi, nie wiem jak... czemu. Ale to chyba większy stopniu nie przeszkadza. Marakas, jej. Znowu Marakas. I teraz chyba będą trąbity. A nie, drewniane rogi. Nie zgadłem. Ile jeszcze? No z 20 minut jeszcze zostało chyba. A, bo tata się próbuje ustawić, dlatego czekaj jeszcze. Drewniane rogi. Teraz będą trąbity. A nie, marakasy. No i teraz chyba znowu będą marakasy. O, trafiłem, jej. Hej, cieszymy się znowu, tak. Totem kolejny. Dobra, nie wiem czy to słyszeliście, ale jeśli tak, to sorry. Się mi beknęło. Nie, sorry, to była czkawka. Gdzieś mi się pomyliło, pomyliło mi się. Oj, klasyczna planista, plamienna. Żeby wystylizować naszego stworka. Tego nie będziemy dawać. Aha, z tą maską pokombinujesz, myślę.
Teraz chyba cofnę, o ile pamiętam, i przesunę to jedno na rękę. A tu tak kombinowałem. Ale jednak to wszystko przesunę na ręce. No właśnie. Okej, okay, jeszcze tam. Okej, okay, to już się znajduje powoli na ręce. Jeszcze tylko ustawić ładnie. O. Jeszcze jedno. Dobra, jakoś to tam musi tak być. Jakoś. Jakoś jest. Lol, co ja zrobiłem? No i właśnie wpadłem na taki pomysł, jeśli ktoś by chciał robić tych majów, to mógłby zrobić taki, tak jak ja na przykład ten błąd teraz zrobiłem z tym, no przesunąłem ten, nie wiem jak to nazwać, płachtę, co to tam ma być, możecie tak trochę to zmniejszyć i do góry to postawić do góry nogami na głowie dać, wtedy będzie jakby korona majów czy coś takiego, nie wiem. Nie, nic z tego nie będziemy już, dobra, koniec, dajemy dalej. Na grę. Dobra, czekajcie, niech to sobie tam ładnie leci, ja tylko muszę zakończyć na lecie znowu. Czyli samego tu samego. Dobra, już. Tylko. I patrzymy, dobra, co się dzieje tam. Aha, dobra, będziemy dawać prezent tym. Aha, i tutaj patrzę, czy mamy ich tutaj chyba w Sporpedio, nie pamiętam. Tak, lawendowych mamy. Jeszcze potem tylko jeden będzie na stworek brakować do Sporpedy z fal plemienia. To będzie jedno z tych dzikich zwierząt, one są malutkie i ich nie... I tak nie spotkasz, one po prostu się pojawiają od tak, jak co ci ukryje siedzenie. Oj, sorry, znowu, ja tam muszę... Nie ma tak grać w gry przeglądarkowe normalnie. Czekajcie jeszcze chwilkę. To teraz nam słyszę, że się zaprzyjaźniają. Więc spoko. Dobra, już tu patrzymy. A to tylko ta wioska nam została, spoko. Potem będzie chyba faza już cywilizacji, tak będzie. Ten jeden musi, kurde, się ustawić, co nie? No, jest. Drewniane rogi, podobne do drewniane rogi. Widziałem. I teraz będą znowu drewniane rogi. I teraz chyba trąbity, o ile pamiętam. A nie, marakasy. No, taka moja pamięć. Dobra, teraz nie będziemy... O, symbolicznie, pamiętam, bo tu szukałem słowa. Nie znakowo, nie jakoś tak dla efektu, tylko to się nazywa właśnie symbolicznie. Jej, cieszymy się, kwiatki lecą, oni grają, tańczą, jej. Pora, i nagle cisza. Dobre, dobre zabawy, teraz dawaj się o tym. Trochę tak niekolestycznie, lawendowe powinno być pod tym różowym. Jako drugie. Jej, możemy przejść do fazy cywilizacji. Okej. Tak, 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 sret, taty. Aha, ci przyszli z jedzeniem i to jedzenie wzięli. A tutaj oczywiście nam z... A, też sobie poszli z jedzeniem, spoko. Jest takie logiczne. O, i znowu dzikie zwierzęta. Teraz chyba złapiemy go do Sporpedii. O ile pamiętam. Będzie tam gdzieś u góry trochę. Ja tu kombinowałem na dole, ale on będzie tam... O, tam biegnie takie malutkie trochę tam w tle. Zaraz zobaczycie bliżej. O, tu. Tu jest właśnie. Nie wiem jak on się chyba... Jost chyba się nazywa stąd. Niestety na takie małe okno mam, więc nie widzę zbyt. Teraz tak symbolicznie jeszcze trochę weźmiemy sobie tych... trochę tych
narzędzi potem weźmiemy. Teraz na razie będą jeść. Kurc chyba nie będzie jeść. Aha, ten. A jeszcze weźmiemy. Chociaż tak zaraz będzie zmieniać, ale tak, żeby było symbolicznie, jak już mówiłem. Chyba, że tutaj. A nie, tu już wszystko mieliśmy blokowane, więc nic nie ma. Zapiszę i wyjść, okej. No i 40 minut. Nie, ten czas jakoś mi się pozleciał nawet, ale wolałbym jednak, gdy jego był przy samym nagraniu. O, wideo mi się nie ścina, zauważyłem już, fajnie. Co mnie cieszy. U was tak by nie ścinało, ale... przy Camtasia właśnie, jak już jest zmontowany filmik i już leci, tak jakby, nie? Dobra, te weźmy kostury. Tutaj jeszcze parę osób weźmie oście, nie? Aha, ja taki błąd zrobię. Dobra, ja tam się dziwię, dlaczego gościu nie wziął ościeni, a ja kliknąłem nim, żeby topory wziął. Aj, czekajcie, znowu. Gra się oglądarkowa, super. A, i teraz wszyscy mają tańczyć, tylko to jest taki problem, bo oni nie zawsze tak tańczą. A nie, jeszcze nie, sorry. Jeszcze nie. Fajnie tam śpiewa. Coś takiego. To tutaj parę razy trzeba kombinować, bo tu jest tyle osób, że tu się bugują trochę i właśnie nie tańczą. Stoją, ale nie tańczą. To ja tutaj kombinowałem, żeby wszyscy tańczyli, żeby było fajnie. Ale nie wychodziło mi coś z tym. No te ci tych dwóch musi się ustawić oczywiście. Sakretyn. Aha, dobra, bo się z odmara kasów, a nie od trąbić. I lecą. Dobra, teraz symbolicznie przechodzimy do fazy plemienia. Cywilizacji. Taktyka twojego plemienia zapewniała ci pierwszą cechę kulturową. Ta cecha wyznacza kurs specjalizacji twojego narodu oraz jego badań technologicznych. W miarę rozwoju twojego państwa, obywatele opracują unikatowe narzędzia, które pomogą twojej cywilizacji na świecie. Kurs daje ci wiedzę, władzę nad światem. Używaj ich mądrze. No i dobra, i mamy teraz uprzejme powitanie, co daje nam początkowe takie punkty do stosunków z innymi fazie kosmosu, co nie? To jest przydatne, naprawdę. A teraz będziemy budować ratusz. Bra. Twoje plemię opanowało cały kontynent i jest gotowe do przejścia do prostego, od prostego wiejskiego życia do cywilizacji jako pierwsze na planecie. Ura. I tutaj... czekajcie, niech się czyta tylko. Dobra, czytało się. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mnie za złe, że wezmę ratusz z moich wcześniejszych dzieł. To są te same dzieła tutaj właśnie, tylko nie wiem czemu jedno jest wcześniej, drugie później. Chyba, że jedno było po prostu z przygody wzięte. To wezmę, bo to jakoś tak później. O, oczywiście elementy sieciowe dostępne po zalogowaniu. A zalogować to trzeba się wyjść ze świata jakby, dobra. Mniejsza z tym. Okej, mamy nasz ratusz. O, i to ma symbolizować ogony. Dobra, jest 5 ogonów. Jakby. No, jako taki ratusz fajny. No, więc weźmiemy to. A więc, mój ratusz, jakieś pomysły? Wszechwidzący! Tak, tutaj taki głos sobie podkładam. Dobry pomysł!
Dobra, więc mam jeszcze widzącego. Blebebebe. Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? O, ty tam brzydki z toporem. Magiczna kółka. Dobra, dobra, a więc będzie magiczne kółka. Ktoś właśnie porobi. O, ty tam, ten najbrzydszy. Ugotujmy ciasto, powiedzmy. Co, debil, co? Odmieniec, spalić go. Zły pomysł, zamiast dobra. Wiwat Ratusz! Wiwat wszech widzący! Wiwat magiczne kółka! Sorry. Musiałem, dobra, no musiałem. Ja zawsze tak sobie żartuję z tym. Czas rozpocząć fazę cywilizacji. A więc teraz będziemy robić te magiczne kółka. Dobra, i znowu wezmę moje dzieło, które i tak będzie zmienione fotem. Ogniazdy Suprimus. Tam będzie wszystko ogniazdy, więc musicie się przyzwyczaić, naprawdę. Dobra, cywilizacja, lalala. Tło muzyczne właśnie tam. Coś mi tutaj... Nie wiem, czemu tam mi ten teraz tutaj kursor jakby tak nie... O. Ten kursor mi tak nie lata, dziwne. A gdzie mi normalnie jakby się kręci? Dobra, mamy jej. O, ten właśnie tutaj taki po środku, zaraz pokażę myszką, o właśnie. On tak pokazuje. Yo, ziom! Jej! Dobra, zaraz będzie koniec odcinka. Sorry. Nadeszła era oświecenia, postępu i transportu. Twoja metropolia jest pierwszym miastem na planecie, lecz twój gatunek nie przemawia już jednym głosem. Wkrótce pojawią się inne miasta utworzone przez inne jego odłamy. Aby awansować na stan ery, musi się wszystkie zjednoczyć. Ej, kurde, znowu gra przeglądarkowa, sorry. Nie wiem, co tam teraz się będzie działo. Okej, co już patrzymy. A, dobra, teraz taki samouczek mamy. Jeszcze jest osiągnięcie za zdobycie wszystkich gejzerów właśnie na planecie, przypadku co już mam. Tak, teraz będziemy prowadzić właśnie tym jednym pojazdem, ja tam słyszę, bo ja na razie nie patrzę na to. Tylko po dźwięku rozpoznaję. Czekajcie, tutaj jeszcze tylko to zrobię. Tak, okej. Dobra, już jestem, tak jakby z wami. Cele oczywiście, dobra, ale teraz zrobimy planistę. Wybierzemy od razu budynki, oczywiście te, które już stworzyłem kiedyś. Ogoniasta rezydencja. Mówię, będziecie mieć dużo tych ogoniastych. Ogoniaste muzeum. Klasyka. Wszystko będzie ogoniaste. A, jeszcze będę musiał z nazwy tego, stolicę zmienić, czyli tego mojego miasta. Tak myślałem, żeby to postawić, ale to chyba w fazie kosmosu zajmiemy się z rozstawianiem tych budynków. O, i tutaj jeszcze moje dzieła ogon do góry. Ja bym, proszę, jak nie komentować tego, wymyśliłem to. Nie wiem kiedy. Więc dobra. Pierwsze zmienimy sobie czapeczkę. Okej. Cylinderek mamy. Wiecie co, chyba wywalę to, damy parę tam. O, to na pewno damy. A najpierw wywalimy maskę. Okej, jeszcze zmniejszymy tylko trochę. Skit. Tutaj zmienimy na ten plecak. Na ten taki. Oczywiście to musimy sprzedać. O, kombinowanie z plecakiem. Dobra, dalej co? Zmienimy chyba te tylne najpierw. A nie, to. Trochę ciężko tutaj się te przedmioty niestety, akcesoria zakłada. Ale jak się uda, już to jest fajnie. Tak, wchodzi w skórę trochę. Dziwne, że nie narzeka na ból. Tak, tutaj damy pułkownik. Nie wiem, czemu to akurat musi być pułkownik. Kurde, nienawidzę tego, właśnie tak zakłada trochę. Ale kombinowanie z tym jest.
ty jeszcze chyba. O, i chyba jest git już, tak? Teraz chyba przód zmienimy. Tak, oczywiście. I to wszystko wygląda jak jest z metalu. Więc nie wiem, jak oni to mogą nosić. O, i znowu mi się ekran zmniejszył. Zaraz to się naprawi, czekajcie. O, jest dobra. Teraz to, bo to jest fajne. Dobra, jest. Pazurki chyba zostają jeszcze póki co. Co mamy tam dalej? Symbol. Dawaj na symbole, no właśnie. I ten symbol zmienimy jednak. Jak to można zrobić tak, albo... A damy tak, jej trochę spiszymy. Co tam dalej zostało? O, jeszcze dużo tego. Fryzurka najpierw. Kurde, znowu Sebak mi przyciekać. Tak, Sebak mi pisze, że właśnie jest na tym, na naszej mapie i noc goblinów jest. Dobra, co mamy? A, dobra. Mamy już medalik, mamy to na oko, mamy fryzurkę, jeszcze został tylko oto. Jest pięknie. W sumie chyba tyle będzie. No i teraz tylko patrzymy, jaki kolorek będzie mieć. No i jest ładnie. Tak jak chciałem. Okej, okay, jeszcze tam parę sekund zostało. Jeszcze, więc zaraz będziemy kończyć. Się przydaje jednak ten rejestrator dźwięku naprawdę. No a teraz tylko znajdziemy jakieś stworka, żeby było ładne pożegnanie. Czytujcie się, o, czytał się, dobra. No więc to byłoby właśnie tyle w tym odcinku. Z moim failowym głosem, bo musiałem podłożyć właśnie teraz. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i trzymajcie się i cześć.